to zaczynamy vloga i zaczynamy od ogłoszenia sukcesu. Krzysztof wreszcie wybrał buty. Brawa dla tego pana. Nie było lekko. Mówi, że nie było lekko. Ja już w pewnym momencie po prostu sobie na ławce usiadłam i sobie siedziałam. Aż nawet obsługa podeszła do mnie i się spytała, czy wszystko w porządku. Ja taka znudzona na tej ławce siedziałam. Fajne by dwie pary butów i wiesz, i wtedy nie byłoby problemu, nie? Co z tego, że jest 100 par butów, jak z każdymi coś nie tak? No, także Krzysztof wybierający buty. Ja już 40 par dla siebie w międzyczasie znalazłam, więc... I wziąłem najzwyklejsze. No i Krzysiek wziął oczywiście najzwyklejsze. A i dobrze. Teraz szukamy czegoś do jedzenia. Ale co już... Ale czekaj, tam są chyba jeszcze knajpy, chyba... Nie. Dzieci mają ochotę coś zjeść. Ale to co, wracamy się tam i szukamy jakiegoś tego? Jeden chce lody, drugi chce coś zjeść. Dobra, więc idziemy, szukamy. Dobra, kolejny problem rozwiązany. Wybraliśmy w końcu restaurację. Co to jest? Takie utrzymane w amerykańskim stylu, nie? Fridays się nazywa. No, nawet udało nam się już złożyć zamówienie, ale zobaczcie, jaki mamy piękny widok na Newcastle. Monumentu nie widać, ale ogólnie mamy widok na ścisłe centrum, więc bardzo fajnie. No jeszcze specjalnie poprosiłam o miejsce przy oknie. No, więc pani nam specjalnie wysprzątała to miejsce przy oknie, żebyśmy mogli sobie tu usiąść. No. Dzieci zamówiły lody, ja jakieś, jakąś opcję wegańską, jakiś wegański bekon chyba z frytkami czy coś takiego. Jak Krzysiek sobie wziął na czosy. No, także spoko. Patrzę, bo jest ładnie. Dużo ludzi chodzi na zamówić. Za naszych czasów dzieciństwa nie dbało się tak o dzieci. Dzieci nasze dostały taką paczuszkę z kredkami i rysują roboty różne. Nie. Cały pakiet dostali. No, w takiej specjalnej paczuszce. Moje coś przyszło. Pokaż, co twoje przyszło. Krzysiek już je, na czosy przyszło. A moje ciekawe, pachnie dziwnie. Dzieci też już dostały swoje lody. No dobra, no to przygoda nam się przydarzyła. Wyobraźcie sobie, że ja zawsze... Że zawsze, no bo pojedliśmy, pani przyniosła nam rachunek i ja zawsze pamiętam, nawet jak Krzysiek nie pamięta, to ja zawsze pamiętam, żeby kelner bądź kelnerka, która nas obsługuje, żeby nam napiwek doliczyła. I jakoś teraz się tak zakręciłam, że chyba pierwszy raz zapomniałam chyba o napiwku, co? Dzisiaj ja nawet gościowi, kurczę, z Uber Eats zawsze napiwek daję. No i wyobraźcie sobie, że się zorientowałam, że zapłacone, pani poszła, dopijamy tam jakąś wodę. I ja, wychodząc z tej restauracji, tą panią kelnerkę naszą zaczepiłam. I ja jej powiedziałam, przepraszam, ale zapomnieliśmy o napiwku dla ciebie. A ona mi, że it's all right, everything all right i tak dalej. A ja... A Krzysiek mówi, a ty do niej podchodzisz, ją przepraszasz, że ona pewnie się tego spodziewała, bo my z Polski. Nic dziwnego, że nic nie dali. Ojej, już nie obrażaj tych Polaków, tak. No. A nie, no to prawda. Polacy często żydzą na napiwkach, wiem o tym. Ale naprawdę mi się tak głupio zrobiło, ja musiałam jej o tym powiedzieć. A ty on do Nexta wleciał? No to dziecko jest niepoważne. No, nie, ja musiałam tej pani o tym napiwku powiedzieć, bo ja bym przez 2 tygodnie myślała o tym, że po prostu... No, że jak można było nie dać napiwku? No, nie można nie dać napiwku. Ja nie wyobrażam sobie tego. Naprawdę. No. Przyzwyczajona, nie widziałem, żeby ja się przybiła. Oj, Krzysiek. No, dobra, idziemy. Jesteśmy w Eldon Square cały czas teraz. Dobre jedzonko było? Dobre było jedzonko. Moje było szczególnie dobre, muszę przyznać, bo było takie naprawdę wegańsko przyrządzone, ale tak, nie, że a masz weganinie tutaj. Masz, żebyś nie burzyła, że nie ma wegańskich opcji, tylko faktycznie to był posiłek specjalnie przygotowany z taką... Nie był zgnieciony pomidor, tylko po prostu. Nie był Nie miałam tam pomidora.
Nie, bardzo fajnie. Posiłek był przygotowany ze starannością, a nie tak, wiecie, na odwalsie, nie? No. A ogólnie tutaj fajne są. My lubimy tutaj iść w restauracjach, bo to jedzenie zawsze jest dobre, jest go dużo i zawsze jest bardzo miła obsługa. Jeszcze nigdy nie trafiliśmy na niemiłą obsługę, nie? No, tak wam... Ostatnio to w Zakopanem była, nie? Pamiętasz, kiedyś tam chyba coś było, nie? Tak nie, w Zakopanem była fajna... Aha, ty... Ale nie, Krzysiek, my kiedyś pojechaliśmy do Zakopanego i poszliśmy sobie wieczorem jakiegoś krzańca, chcieliśmy się napić, jeszcze dzieci nie mieliśmy. Zobacz, co oni robią. Tymon, Ami! I pamiętam, że na kelnera czekaliśmy chyba 40 minut, zanim do nas podszedł. Tam była jakaś impreza, bo wiecie, te zakopiańskie knajpy, no to one tak raczej tak na zysk są głównie nastawione, a nie na gościnę. No i faktycznie padliśmy ofiarą kelnera, który miał po prostu nas gdzieś, ale później podeszła do nas kelnerka i powiedziała, że żebyśmy mu coś powiedzieli, bo on taki jest, nie? Była taka pani kelnerka w tej knajpie i nam sama powiedziała, że on jest jakiś nie tak jest, no. No. I już wtedy chyba ta kelnerka nas obsługiwała, z tego co pamiętam. No. Ale nie. A gdzieś jeszcze mieliśmy niemiłą obsługę? Właśnie to jedno mi się skojarzyło. Ja też to jedno chyba pamiętam. No ja pamiętam, że jak polecieliśmy do Polski, Krzysiek, w zeszłym roku, poszliśmy do tego... Tam było bardzo fajnie, było pysznie, obsługa była bardzo miła. Ale my przyzwyczajeni do tej takiej mega, mega, mega ultra miłej obsługi tutaj, to ja miałam tak, odnosiłam takie wrażenie, że ta pani za mało się uśmiecha do nas. Ta pani w Aniołowicach, pamiętasz? No. Ale to nie jest to, że ona była niemiła, ona była bardzo miła, ona wszystko robiła zgodnie z... Taki miała uśmiech. Nie, Krzysiek, po prostu my jesteśmy do innego uśmiechu teraz już przyzwyczajeni. Jest po prostu, no różni się ta obsługa klienta tutaj, a w Polsce, różni się bardzo. No. Ty wiesz, że ja już 4 minuty gadam, odkąd wyszliśmy z tej knajpy? Dobra, to wam nagadałam, no bo się nie odzywałam parę dni, to muszę nadrobić. Prosto z Newcastle przyjechaliśmy do Chester Street i poszliśmy do parku. Później pójdziemy prawdopodobnie do Aldika. A ja wam trochę parku pokażę, bo już tutaj dawno nie byliśmy. Ja już wam pokazywałam kiedyś ten park, ale... A doszli nowi widzowie. Zresztą myślę, że taka mała aktualizacja to się przyda. O, nie idą tam. Ja nie idę tamtędy, ponieważ tam, proszę państwa... O, ja to kicham. Ja się nie będę tam wciskać między te łabędzie, ponieważ ja się łabędzi boję. O kurczę. Uhuhu. Teraz będzie mama, tata, my chcemy na karuzelę. Może jakoś się obędzie bez karuzel. No, tu siedzą. Ej, zrobią mi coś czy nie? Jejku. Nawet niech się na mnie nie patrzą. Ja ich się boję. Ja ich nie lubię. Znaczy ja do nich nic nie mam, ale odnoszę wrażenie, że jak przechodzę koło nich, to one tak jakby coś do mnie miały. No, więc ich unikam. O, jeszcze wam coś pokażę. Temu. Tam, przez przypadek można powiedzieć, włamaliśmy się na tamten teren zamkowy, ale bo to jest tak, że ja już wam kiedyś tłumaczyłam, że tutaj idziesz na spacer, idziesz jakąś publiczną zieleniną i okazuje się, że nagle jesteś na niepublicznej zieleninie, to znaczy jesteś na terenie prywatnym, oznaczenia nie ma, są, nie wiadomo. I bardzo łatwo komuś wtargnąć na jego teren. I ten kompleks tam zamkowy, tam są też jakieś... kurczę, widać to? No. Znaczy, no, nie zobaczycie tego kompleksu, tego terenu. Ale tam... tam były tak jakby prywatne domy. Takie stare raczej wille. Świeciło się w oknach.
Stąd było widać, że to życie tam jest, ale ciężko było się stamtąd wydostać, bo była zamknięta brama, tak jakby wyjazdowa, prowadząca przez rzekę mostkiem. My gdzieś jakoś przeskoczyliśmy, nie pamiętam gdzie dokładnie. Wylądowaliśmy później, w ogóle ściemniło się w międzyczasie. My wylądowaliśmy na jakiejś drodze chyba prowadzącej do Sunderlandu. I tak naprawdę szliśmy trochę, można powiedzieć, na czuja. Czy my wtedy mieliśmy dostęp do Google Maps? Coś tam chyba mieliśmy. No, było ciemno, zimno, już byliśmy zmęczeni tym spacerem, no ale jakoś gdzieś tam dotarliśmy do domu i my mamy za sobą dużo takich przygód, że po prostu idziemy spontanicznie gdzieś odkrywać świat i dzięki temu no, mamy co wspominać. Zawsze czegoś nowego się dowiemy. No, wtedy jak tam wtargnęliśmy na ten kompleks zamkowy, to no, była ciekawa przygoda, ciekawa. A wiecie, to też nie jest tak, że się włamujesz z jakimś złym zamiarem, po prostu nagle się orientujesz, kurczę, jestem na prywatnym terenie. I to naprawdę trudno jest się zorientować, zanim się nie okaże, że faktycznie, nie? Gdzieś tam jest coś pozamykane, jakieś bramy. Bo na przykład z jednej strony żadnej bramy nie ma, a później się okazuje, że jest jakaś brama z jakiegoś terenu prywatnego, wyjazdowa i teraz którędy tu przeskakiwać, jak się stąd wydostać, czy wracać tą samą drogą, którą się przyszło. No, ale fajnie, co tam. No, my dzieciom obiecaliśmy w ogóle plac zabaw tutaj, więc myślę, oni są już tam daleko jeszcze, ponieważ są tam. Idą. No, ale prowadzimy ich na plac zabaw, tak jak mówię. No, a później chcemy do tego Aldika pójść zrobić jakieś zakupy. No i tak to w sumie taki dzień objazdowy, bo wiecie co, Krzysiek dzisiaj normalnie by poszedł do pracy, ale miał dzisiaj wolne, ponieważ był umówiony z panią z urzędu. Oni mają swój taki mini oddział w bibliotece w Newcastle, w tej głównej bibliotece w centrum miasta. I tam był umówiony, ponieważ chce sobie swoje papiery spawalnicze przekwalifikować. Uprawnienia, tak jakby oznaczenia na certyfikatach ma polskie i chciałby to sobie przekwalifikować, tak jakby przepisać na te angielskie oznaczenia. No, ale okazuje się, że to nie jest jakaś sprawa bardzo ważna, ponieważ są te polskie i angielskie są umiejętności takie same, ale że w przyszłości może sobie to zrobić, czemu nie? Jeżeli pracodawca będzie od niego tego wymagał, nie ma problemu, można to zrobić też przez college, robiąc taki jakby albo 10 dni kursu kończący testem, albo jeden dzień, jeżeli pracujesz, to to robisz w domu i później piszesz test w domu. Czy jedziesz chyba pisać ten test? No, nie będę mówiła dokładnie, ale jest taka możliwość. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to zrobić, no to można to zrobić przez college po prostu. U nas to jest college albo w Gateshead, albo w Newcastle. No i tyle. No i właśnie z powodu tej wizyty Krzysiek wziął sobie dzisiaj w pracy wolne, więc no korzystamy trochę, chcemy sobie pojeździć, coś porobić. Ami biegnie. Zmęczony? Co, idziemy na ten... A gdzie oni są? Idziemy na ten plac zabaw? Tym ona widzę. Czym? Nasionka były, no to dobrze. Pamiętajcie, nie karmimy ptaszków chlebkiem, bo im się brzuszki sklejają. Ziarenka tylko. Pamiętajmy.